Witajcie! Mówiłem, że dzisiaj nie chce mi się tych słupów ciąć, ale to, że mi się nie chce, a że muszę to zrobić, to jest inna sprawa. Także odpalamy ciapka, pakujemy agregat i jedziemy ciąć. Graty spakowane. Wszystko jak trzeba. Jedziemy ciąć słupy. Zbiornik z agregatem zatankowany. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. W zeszłym roku to robiłem, jakoś tam szło. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Te dłuższe słupy to pozostawiam, bo przydadzą się na budowę jakiegoś tej szopy, czy jakiegoś garażu, coś takiego pod maszyny. A te, znaczy kilka zostawię, nie wiem, może z 8-10 sztuk, nie więcej, a reszta idzie na słupki, także muszę się przejść, zobaczę gdzie co tu ciąć i będziemy zaraz wszystko wiedzieli. O. Dobra, się przejdziemy. O. No widzicie, tu już wszystko przygotowane, narzędzia. I teraz tak, ten słup jest dosyć długi, dobry. Do tego by można zostawić, obetnę mu tylko tutaj ten dół. I dół pójdzie na wzmocnienie do czegoś. No ten akurat słup idzie cały do pocięcia, bo widzę, że z tego nic nie będzie. Ten tu w środku wygląda dosyć dobrze, ale ten z tyłu przez tutaj, że to ma, to idzie do pocięcia. Dobra, czyli ten potnę na pierwszy ogień. To pójdą i odetnę tutaj ten kawałek spodu od tego. To no ten wygląda dosyć dobrze, także odetniemy tylko to i ten zostaje w całości. Natomiast tutaj następny on w sumie właściwie pocięty, bo to tylko odciąć to. Ten zostaje jak jest, tu odetnę druty i zobaczymy jak to wyjdzie z tym, gdzie go tutaj trzeba strzelić też. Ten i ten tak samo. Dobra, zostajemy tutaj w tym miejscu. To muszę się jakoś poukładać, poustawiać z tym sprzętem. Gdzieś tutaj mam szelki na czoło. O, i zaraz się pozakładam. Podjadę ciągnikiem tak, żeby zdjąć agregat. No i powoli zaraz startujemy. Damy do cienia. A co będzie w słońcu stał? O, dobra, to zdjęte. Zaraz go odpalimy. Ale żeby go odpalić, to zaraz, bo tutaj są jakieś kable. Czy one są do odpalania? Chyba tak, tak, to jest ten kabel do odpalania. Tu plus minus. I zadziała. Dobra, muszę ciągnikiem podjechać do przodu. A tu mi się trochę wylało. No bo był przechylony, on jest pełny. Słabo. Spróbujemy go szarpnąć. No słuchajcie, coś pogrzebałem, coś sprawdzałem, coś założyłem, coś przykręciłem. No i tylko nie chce mi się akumulatora podłączać. Działa! Tutaj odmierzone. Dwa i pół metra i zobaczymy co tu słychać.
Aha, jeszcze tutaj zaznaczę, żeby tego nie zgubić, gdzie to było. Teraz bierzemy rurkę i musimy go dziada obrócić. O, tyle tylko, żeby on mi się z powrotem nie chciał przechylić. O, o właśnie o to chodziło. No idzie powoli, ale idzie. Powiem wam tak, to jest specjalna tarcza do cięcia betonu i stali, zbrojonego betonu, do cięcia na sucho. I cała filozofia polega na tym, żeby jej nie spalić, bo tutaj są te spieki takie diamentowe i one będą cięły bardzo długo. Ale ważne jest to, żeby nie przyciskać tej tarczy. Sam ciężar maszyny już wystarczy. Tutaj nie jest napisane, ale on waży około 7 kg. Także to już jest wystarczający nacisk, jedyne co, to trzeba po prostu trzymać to i to musi iść samo. Trochę to zajmie, widzicie. Przy okazji sprawdzę, jakie napięcie. O, to wezmę maszynę tam. Jakie napięcie wyjściowe ma w tej chwili agregat, bo sam jestem ciekawy. 400 voltów tutaj pokazuje, 380, bo to jest w ogóle na siłę, a w momencie kiedy go włączymy, czy tu coś spadnie. Nie. Tam się podnosi do 400 przy obciążeniu i nie się nic nie zmienia. No jedno co, nie wiem ile on pali, ale pewnie trochę spalić musi, także jedziemy z tym słupkiem. Tu jedno zbrojenie już przecięte widzę. Dokończę jeszcze to jedno i dalej nie tnę, on pęknie. No i poszło. Teraz temat drugi. I taka sama robota. No, druty już do połowy widzę przecięte. Jeszcze chwila. Widzicie? Tam były dwa, a tu są trzy. No, dobrze wiedzieć. No. Przecięte. Teraz go obrócić z powrotem na tamtą stronę. O. O. I tutaj to samo. I trzy słupy są. Jeszcze jedna rzecz, bo widzicie, już tam pękło. Także jak on mi się tutaj złamie, to mi sklinuje tarczę. A tego bym nie chciał. Trzeba by to podłożyć. Ale pytanie tylko jak. Teoretycznie mogę to pchnąć tu. I potem go wrzucić tu. Trochę wlazł, no. I wtedy tam siądzie, jak trzeba. Ale ile wlazł? No, pół jest. Dobra, spróbujemy, może będzie.
No już tam idzie, widzę. Trafił. Się tylko zastanawiam, ale nie, muszę to przeciąć. No ten przecięty jeden już. Jeszcze ten. No i przecięty. I teraz... O! Aha, bo tu jeszcze takie główienko jest, taki drucik. To nie będziemy się chyba nim przejmować za bardzo, tylko go trzeba... rozbujać, bo jak się go nie wyłamie, to może tarczę sklinować. Albo to jak ciągnikiem złapie, to już pójdzie. Dobra, jeden mamy. I gdzie się ten schował tu z cięciem? Tutaj, o tutaj. Dobra, i to samo z tym. Ale teraz to trzeba tego kołka zabrać i tam go dać. Tutaj pod to, gdzie to cięcie? Tu. No i to są takie rzeczy, żeby się drugi przydał, bo jeden podniesie, a drugi złapie. No i teraz, ale jak ten drugi? Ach, nie. To jest, kurczę, blade. Panie kosmos, trzeba by znowu go na końcu, ale wtedy tu nie sięgnę. Dobrze by było go z tej strony. No może z tej strony, no. O, dokładnie. I go tu z powrotem postawić i jest. Ale żeby go jeszcze, żeby chciał się wsunąć, to byłoby jeszcze lepiej. O, pyk. Chyba, że tam go przekręcę. O. Aha, bo on już tutaj pękł. No tak, bo on jest przekręcony. O, widzicie? I tamto już się oderwało. Trzeba, słuchajcie, widzicie, trochę pokombinować, jak się jest samemu. Ale też jest to do zrobienia. Dobra, cięcie jest tutaj. Jedziemy z koksem. Cholera, mogłem wziąć nauczniki, znaczy te... takie kapiszony do uszu, bo to daje, jak nie wiem. Tymczasem sprawdzimy jeszcze paliwo. O, paliwo jest. Już. A jeszcze go coś tam trzyma, jakiś drobiazg. Aha, jeszcze tutaj na dole ten. Zapominam o tych małych wiązałkowych drucikach takich. Teraz go z tej strony trzeba obrócić. O, i tutaj już się buja. A jeszcze tu chyba na jednym, no. To nie wiem, czegoś nie wiem, zaraz go przekroimy, będzie wiadomo. Tak mi się sklinuje tarcza. No właśnie tu. O. Dobra. No i tu jest jeszcze jeden. Żeby tarcza nie wyskoczyła, bo to jest wtedy taka... Ta. O. O. I zobaczcie, tu są dwa, tu jest jeden. No i tutaj to dziadostwo i to dziadostwo, więc to trzeba będzie zaraz tutaj udziabać. Ale to spróbujemy tą małą.
Jest. Jest. O. I teraz tutaj te. No też trzeba będzie to poprzewracać, ale co zrobić? I tutaj najgorsze jest to, słuchajcie, że te druty odskakują, dziady, wiecie? I on potrafi tak paskudnie odskoczyć, że w tarczę zaraz pierdolę. Agregat niech odpocznie, bo szkoda paliwa. O, tu jest jeden. O, jest jeden. Jeszcze ten. Jest. Dobra, teraz to trzeba obrócić. O, widzicie, jeszcze te druty, to muszę wszystko stąd pozbierać, bo potem tu przejedziemy jakimś ciągnikiem i czymś, nawet nie wiem, samochodem, i będzie po robocie. Ale to czekajcie, to może w tamtą stronę. Oj, nie, nie obrócę w tamtą, muszę w tą. O, i tego można teraz obciąć. Bo na wierzchu. Jakaś przyczepka albo coś muszę na to wziąć. Bo potem nie będę jej szukał. Albo chodził z wykrywaczem metali, gdzie ja te druty zostawiłem. No, jak zwykle w takich przypadkach zawsze bateria padnie. Nie wiem, w którym momencie padła. Ale tak, tu już mamy obcięty słup, teraz jeszcze tylko obetnę te druty, rzucę na bok i to już jest dobry, nie wiem, czy kontra do słupa jakiegoś narożnego, czy powiedzmy podkład, tak żeby gdzieś wjechać, przeskoczyć, nie wiem. To z tymi rzeczami, to są porządne betony, to się jeszcze wykorzysta, nie ma problemu, można to nawet zrobić z tego wjazd, żeby można było autem jechać potem, także to luzik. Dobra, to jeszcze obetnę te druty, no i widzicie, nie wiem ile mi to zajęło, trzy słupy są. W sensie jeden słup pocięty. Także tak to wygląda. I powolutku tych 50 tysięcy słupów potnę. Nie, no dobra, żartuję. Nie 50 tysięcy, ale jak okiem sięgnąć, to tam jest, one się tam ciągną i ciągną. Jest tu, nie pamiętam już ile, koło 100 słupów. Może lekko ponad, czy 300 już. Nie pamiętam, w każdym razie, nie, 100 słupów, tak, bo potrzebuję około 350, żeby ogrodzić pole jak w jakiś tam sposób. No ale zobaczymy, to będę w każdym razie sukcesywnie, teraz jak wykonam parę tych słupów, wrzucę to na przyczepę ciapkiem pojedynczo, także to nie będzie dla niego jakiś specjalny ciężar. No i ten. No i potem zakładam maszynę do robienia tych odwiertów, dziur, takich wiertnice, jak to się tam nazywa. I powolutku po prostu zrobię tam rządek i potem je poosadzam, zrobię jedną część, potem przyjadę, znowu będę ciął słupy i tak po kolei, powoli do przodu, aż to się wszystko zamknie. No, to tyle na dzisiaj z takiej relacji filmowej, jak to wygląda. Widzicie, nie jest to łatwa robota, w sumie może i łatwa, ale ten hałas po prostu jest naprawdę dokuczający i trudno po prostu z tym zrobić. Fajnie, że udało się odpalić agregat, bo miałem naprawdę poważne wątpliwości. Nie wiem, czemu go nie mogłem rano odpalić, ale teraz jeszcze go pokażę Wam, co się robi, żeby go zgasić, bo to też nie jest takie proste zgaszenie. Teraz sobie chodzi ładnie. Teraz nie gasimy go z kluczyka, tylko zamykamy mu paliwo. I on musi sam zgasnąć. No, takie rzeczy się robi w każdym razie po to, żeby w gaźniku się nie odłożył ten nagar z benzyny, bo on potrafi zniszczyć gaźnik. Właśnie tak miałem to zrobione ostatnio i dawałem go rok temu do naprawy.
No i wszystko, musiał mi tam rzeczywiście gaźnik wymienił. O, już elegancko zgasł. Gaźnik mi wymienił, bo tam praktycznie był cały zarąbany tym właśnie takim nagarem. Teraz kluczyk, bezpiecznik i maszyna gotowa do postoju. Nie wiem, która godzina, ale trochę się tutaj namęczyłem z tym. Trochę mnie uszy bolą od tego cięcia. Muszę pojechać do domu po te zatyczki do uszu, bo nie robota. Jeszcze obetnę tylko tych parę drutów, ale to tą szlifierką na baterię i ten. I mam temat z głowy. Od razu druty wrzucę, żeby ich nie szukać do łyżki. I tyle. No i zbieram sprzęt. No i można się przymierzać na jutro do następnej roboty. Też tutaj troszeczkę powalczę z tymi słupami. Zejdzie mi, nie wiem, może ten cały tydzień i powinien to pociąć. Chyba że wyjdą jakieś prace w trakcie tego, co tutaj mam do zrobienia. Nie wiem, czy przy 60, czy jeszcze coś. A jeszcze mówię, zapraszam Was do oglądania remontu Zetora 2546 roku. Mówię, ten remont trwa już kilka lat, a to tylko dlatego, że brakowało mi trochę części, takich wyjątkowych części. Pytacie, czy blok mam. Blok mam już od dawna, także ten blok po prostu czekał. Tam jeszcze po prostu miałem pompę też mam, tak, jest pompa oryginalna, wszystko jak trzeba. Brakowało mi jeszcze innych takich paru rzeczy, które musiałem skompletować. Część rzeczy musiałem dorobić do niego, bo nie szło po prostu tego kupić. To jest 46 rok, także wiecie, coś tam na pewno ma dorobione, ale ogólnie to jest to, co ma być. Także czekajcie, oglądajcie mój kanał. Na pewno po prostu będą relacje z remontu 46 roku. A to jeśli chodzi na dzisiaj, to mamy na dzisiaj koniec. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!